Hej, cześć, ja jestem Hubson, no i witam was ponownie w kolejnym odcinku z mitów, tym razem w grze GTA 4. Przygotowałem kilka naprawdę ciekawych, ponieważ no spisaliście się raz kolejny i naprawdę zostawiliście mnóstwo ciekawych mitów. Na początku zaczniemy sobie dość łagodnie, natomiast im dalej będziemy szli, że tak powiem, w las, tym te mity będą coraz ciekawsze, aczkolwiek tak jak mówię, wszystkie są interesujące. Dobra, chyba tyle tytułem wstępu, no i zaczynamy. No i dobra, przechodzimy sobie zatem do pierwszego mitu. Pozwolę sobie go przeczytać, ponieważ jest dość długi, a nie chcę czegoś też pomylić. No i chcę, żebyście dobrze go zrozumieli, mimo że i tak wam się ten mit za chwilkę wyświetli. Ogólnie tak, gdy jesteśmy ścigani przez policję i na pewno to działa na dwóch gwiazdkach policji i gdy jesteśmy w pierwszej kryjówce w Broker, to jeżeli policjant wejdzie do środka kryjówki i my zapiszemy grę, a potem ją wczytamy, to policjanci znikną, a my na ziemi zobaczymy ich broń. Także mit jest całkiem ciekawy, ja sobie w tym momencie zdobędę dwie gwiazdki policji, no i zobaczymy, czy to faktycznie się sprawdzi. No już powoli się policjanci zjeżdżają. Ogólnie zdobyłem te gwiazdki policji używając trainera, nie chciałem się zbytnio tutaj robić jakiejś zbyt dużej rozpierduchy. No i poczekamy, aż oni tutaj wejdą do w ogóle tego budynku. No a następnie do kryjówki. Dobra, dwóch już weszło, trzeci biegnie. My sobie jeszcze włączymy na wszelki wypadek Gold Moda, żeby mnie nie zabili za szybko. Dobra, dwóch mamy w mieszkaniu. Tyle, że muszę coś wykombinować, ponieważ jakby zapisywanie gry ciutkę trwa. I boję się, że jak będziemy zapisywać grę, to nie wyjdą z mieszkania i będzie wtedy dość duży problem, ponieważ jakby nigdy nie będzie zbyt dobrze sprawdzony. Spróbujemy go wciągnąć troszeczkę jakby w głąb tego mieszkania. O, come on, gościu, dawaj. Dobra, on upadł na ziemię i w tym momencie szybko zapiszemy grę. On cały czas jest w kuchni, trzeba o tym pamiętać. Także jakby znajduje się w tym mieszkaniu. Spróbujemy sobie teraz zapisać grę, dajmy na to tutaj. No i za chwilkę ją wczytamy. Dobra, gra zapisana, w tym momencie sobie ją wczytamy. I teoretycznie w kuchni po prawo powinna znajdować się broń tego policjanta, który tam został w tej kuchni. Zobaczmy. O, jakieś skórki chyba od bananów, ale żadnej broni tutaj nie widzę. Zrobimy tak, ja sobie to przetestuję jeszcze raz, albo nawet dwa razy. I jeżeli coś się zmieni, to ok, pokażę wam, no a jeżeli nie, to za chwilkę zobaczycie ekran z mitem obalonym. No, przetestowałem sobie parę razy jeszcze ten poprzedni mit, ale niestety no nic się nie zmieniło. W tym momencie przechodzimy sobie do mitu drugiego, który polega na tym, że musimy znaleźć jakiś samochód, obojętnie jaki podobno. Weźmy sobie może jakiś jasny, ponieważ na nim będzie dobrze widać kulę po pistolecie. No come on, wychodź! Weźmiemy sobie tego niebieskiego, też będzie dobrze widać. Ogólnie mit polega na tym, że musimy parę kul, że tak powiem, z pistoletu albo z jakiegoś SMG wystrzelić w ten pojazd. Potem rozpocząć misję i teoretycznie, gdy rozpoczniemy misję i jakby minie taka cutscenka, która misję rozpoczyna, to te kule, które wystrzeliłem w kierunku tego samochodu, które będą właśnie na karoserii, powinny zniknąć. Także mit ogólnie bardzo ciekawy. Za chwilkę zgubimy tę policję. No i zobaczymy, czy to w ogóle zadziała. Dobra, samochód się już nawet zaczął kopcić lekko. W tym momencie podjedziemy sobie do Brusiego, tutaj zaraz obok. No i zobaczymy, czy te kule z maski faktycznie znikną. Ich było chyba około 50 nawet, także dość sporo. Dobra, pominiemy sobie cutscenkę i zobaczymy, czy w tym momencie samochód będzie bez tych kul. I zobaczcie, jest dalej zniszczony, ponieważ w tym momencie, jak widzicie, dalej z maski leci ten cały dym, ale jak widzicie, kule zniknęły, także no min musimy sobie potwierdzić. Bardzo fajne, naprawdę. Nie miałem pojęcia, serio, nawet nie zwracałem jakoś zbytnio nigdy uwagi, czy samochód jakkolwiek się naprawia, kiedy odbieramy misję u jakiegoś przykładowo przyjaciela Niko Bellica. No jak widzicie, jednak coś takiego faktycznie w tej grze jest i coś takiego funkcjonuje. Dobra, mit potwierdzony, przechodzimy sobie do mitu numer 3. Zatem, tak jak powiedziałem przed sekundą, przechodzimy sobie do mitu numer 3, który mówi nam o tym, że w tym oto muzeum, chyba jedynym nawet w Liberty City, tak mi się wydaje, chociaż pewny nie jestem, aczkolwiek chyba tak, znajduje się rzeźba Juliusza Cezara. No i co, w tym momencie sobie po tym muzeum faktycznie przejdę, no i zobaczę, czy coś takiego uda mi się znaleźć, aczkolwiek nie sądzę. No ale gdyby jednak, to oczywiście
Zrobimy sobie cięcie i wam to pokażę. No jak nie, to mit będzie obalony. No i dobra, w tym momencie sobie wszedłem na górę i z tego co widzę, mam tutaj nawet podobiznę faraona Egiptu. Tu ten Hamona, bodajże tak on się nazywał. Także to rokuje całkiem ciekawie i całkiem tak optymistycznie, że jednak może tą rzeźbę Cezara tutaj znajdziemy. No i ogólnie zrobiłem kilka takich przechadzek dookoła tego muzeum i znalazłem bodajże 7 albo 8 właśnie takich podobizn różnych postaci. I powiem wam szczerze, że jest taka jedna, która nawet całkiem pasuje, chociaż no to podobieństwo nie jest zbyt duże. Także chyba będzie mit niewyjaśniony i ewentualnie jeżeli będzie mi coś w stanie podpowiedzieć, to możecie to zrobić, do czego bardzo też zachęcam w komentarzu. Bo nawet tak troszeczkę podobizny przynajmniej ja widzę, chociaż może to niektórzy mnie wyśmieją. Może w tej postaci ze względu na dość duży nos. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Zaraz tutaj w tym momencie widzicie też na ekranie pierwszą lepszą podobiznę z grafiki googlowskiej właśnie Juliusza. No nie wiem, ciężko mi powiedzieć, chociaż no nie oszukujmy się, ale tej podobizny nawet do tej postaci też zbyt dużej nie ma pomiędzy tym a tym zdjęciem, które aktualnie widzicie. No nie wiem, jak dla mnie w tym momencie mit jest niewyjaśniony, aczkolwiek tak jak mówię, piszcie swoje sugestie w komentarzu i może sobie jeszcze raz po prostu ten mit w późniejszym czasie przetestujemy. No i kolejny całkiem ciekawy mit przed nami. Ogólnie musiałem udać się tutaj pod ten kościół, to jest podobno chyba największy kościół właśnie w Liberty City, czyli taki, o który nam chodzi, ponieważ podobno o pełnej godzinie, w tym momencie jest chyba 12:30 dokładnie, poczekamy jeszcze chwilkę, podobno o pełnej godzinie, czyli jak będzie na przykład 13, dzwony tego kościoła będą biły 13 razy. No ogólnie sprawa naprawdę mega ciekawa, interesująca. Aczkolwiek czy tak będzie, no śmiem wątpić. No ale już bywały takie mity w tej serii, że tak to nazwę, chyba można nazwać taką miniserią, że no zaskoczyły mnie dość mocno, także mam nadzieję, że i tym razem będzie podobnie. No i zbliża się godzina 13, podgłośniłem grę dość mocno. 13:01 i chyba nic nie słychać, nie? A szczególnie wydaje mi się, że innego kościoła, przynajmniej większego od tego, w całym Liberty City nie znajdziemy, także wydaje mi się, że autorowi tego mitu chodziło właśnie o ten kościół. Lecz no tak jak mówię, tutaj nic takiego nie słychać. No z ciekawszych rzeczy, co tutaj mamy, to tylko tego gołębia do zabicia, do zdobycia achievementu. No nie wiem, mit, czy nie wiem, czy w sumie niewyjaśniony, czy obalony, bo nie jestem do końca pewien, czy to jest największy kościół w Liberty City. Dobra, zrobimy sobie tak, mit będzie obalony. Natomiast jeżeli się pomyliłem, to napiszcie mi proszę też w komentarzu, bo być może jest jakiś inny kościół, którego faktycznie dzwony biją tyle razy, która aktualnie jest godzina, czy na przykład jak jest 12 to 12, jak jest 15 to 15. Dobra, przechodzimy sobie do mitu numer 5. No i przechodzimy sobie już do ostatniego mitu dzisiejszego odcinka. Mega ciekawa sprawa, ponieważ nie wiem czy kojarzycie, ja sprawdzałem czy da się w jakiś sposób taksówką dostać na inny obszar miasta, który aktualnie mamy zablokowany. Było coś takiego, na pewno wielu z was kojarzy. W tym momencie dostałem sugestię, aby dostać się na taką część miasta, na tą zablokowaną z Gold Modem, odblokować sobie jakiś znacznik. Dlatego udamy się na Star Junction do Burger Shota. I w tym momencie, jak już sobie to odblokujemy, wrócić właściwie tylko tam mamy możliwość powrotu, czyli do Broker i sobie wziąć tą taksówkę i spróbować wtedy zaznaczyć znacznik, który odblokował nam się, no za chwilkę nam się odblokuje Clucking Bell w tym przypadku. Chociaż nie wiem, czy Clucking Bella tutaj możemy odblokować. Możemy. No dobra, czyli jak mam go odblokowanego, to w tym momencie sobie wrócimy do Broker, wyłączymy Gold Moda, wyłączymy wszystkie wspomagacze i zobaczymy, czy faktycznie taksówką uda nam się do Algon Queen dostać. No i dobra, mamy taksówkę, wsiadamy sobie, zaznaczymy tego całego Clucking Bella, którego udało nam się tutaj, jak widzicie, odblokować. To będzie Clucking Bell Star Junction bodajże, tak powinna się ta nazwa, a czy taka nazwa się powinna w taksówce wyświetlić. Zobaczmy. A, no i kurczę, widzicie?
Czyli jakby twórcy się zabezpieczyli przed tym, ponieważ jak no, sami widzicie w tym momencie, Klakin Bella nie mamy naniesionego na... na to urządzenie, które jakby nam wyświetla dostępne cele. No dość ciekawa sprawa. Już chyba trzeci raz przejeżdżam, ale no jestem pewny, że tego nie ma, bo kiedyś tam pisaliście, że coś widziałem chyba dwa razy i to pominąłem po prostu, ale ten no jestem pewny, że tego Klakin Bella na tym urządzonku nie ma. No dobra, także w tym odcinku to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i że wybrałem takie mity, które właśnie no, były dla Was dość ciekawe, bo dla mnie były. Aczkolwiek czasami właśnie nie wiem, czy to, co mnie interesuje, także Was interesuje i czy to się jakby pokrywa mniej więcej. Takie moje jakieś tam zagwozdki, które chcę jakby rozwiązać, które chcę sprawdzić. No z Waszymi, które też no, chcielibyście jakby w odcinku zobaczyć. Dobra, dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że wpadniecie także na inne filmy. Teraz niebawem pojawi się dość ciekawy materiał, który myślę zainteresuje dość dużą rzeszę odbiorców, a przynajmniej mam taką nadzieję. No i wpadniecie także na kolejne odcinki z tej serii. Następny oczywiście odcinek z GTA San Andreas z mitów, a następnie zrobimy sobie ponownie GTA 4. Dobra, tyle w tym odcinku. Trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!